Tommy Vercetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down, helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. Nie chcę wam przerywać, ale z tej strony Lejkmer, witajcie w Vice City, czyli kolejnym let's playu z GTA. A jako, że nie chcę, aby mi zlepili znaczek, że jakieś prawa autorskie, muszę troszkę teraz pogadać, a napisy macie po polsku, tak więc nie ma problemu, ten film jest strasznie długi jak na GTA, tak więc oglądajcie spokojnie. No. I mamy port lotniczy Escobar. Ken Rosenberg here. Hey, great. I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers and they are very keen to start a business relationship. So if all goes well, we should be doing very nice for ourselves, which is, you know, good. Okay, so they're brothers, okay? One operates the business and the other one does the okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Powiem wam, że polubicie Kena za jego specyficzne podejście do życia, że tak to powiem. Ale jak widzicie, coś tu się szykuje niefajnego. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! No i w porównaniu do TVP, Rockstar umie używać slow motion. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovel shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. No i oficjalnie witam was w Grand Theft Auto Vice City. No, ale musimy jechać do różowego znacznika. Tak więc wsiądźmy na skuterek. Flash FM, czyli coś, co będzie leciało tu non-stoper. Praktycznie cały czas będziemy słuchali tego radia. Ewentualnie V-Rock, bodajże. V-Rock, tutaj jest stacja radiowa. A, no tak, zagrożenie sztormowe, wszystkie mosty zostały zamknięte. Ale jest to tylko taka podpucha raczej wytłumaczenie tego, dlaczego mosty są pozamykane. No ale dobra, chciałbym wam o czymś napomknąć. Mam straszne problemy z nagrywaniem Vice City. Nie wiem, no próbowałem już to nagrać chyba z 30 razy. I nie chodzi o to, że gra się wywala w trakcie grania czy coś. Tylko jest chyba problem leży po stronie kompatybilności Frapsa razem z grą. Jak wiecie, gra oryginalna, no sami zresztą widzieliście pudełko, jak przyszło, co tam wrzuciłem, taki krótki filmik. Chodzi mi tu dokładnie o to, że gdy wchodzę na przykład w save'a lub teraz bym wcisnął escape'a, to po prostu wywala mi grę do pulpitu, wyskakuje jakiś tam unheld'ed coś tam błąd jakiś. I po prostu jak wcisnę OK, wyskakuje, program przestał działać i to było na tyle. No i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Jeśli
wiecie, jak takie coś naprawić, to dajcie znać. Będę bardzo wdzięczny. A teraz posłuchajmy, co mają do powiedzenia. Subcio telefon. iPhone 7? Tommy! Tommy! It's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you have this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Chciałbym wam coś pokazać. Zapewne zauważyliście coś. O właśnie, czy tu mamy zmianę kamery? Chyba nie. Nie wiem, czy zauważyliście w trakcie filmiku, ale tu mamy fajny plakacik. Sratatatata z GTA 3. Takie małe, fajne nawiązanko. Mnie się tam podoba. Ale dobra, biegnijmy stąd. Trzeba uważać, żeby w zapis nie wejść, bo to się źle skończy. Gra wywali do pulpitu i dziękuję, nagranie poszło się dymać, że tak powiem. No i co mi się tu podoba, że w trakcie jazdy możemy wyskoczyć z samochodu. Ale dawaj mi sabre, ja... No dobra, może być i V-Rock. Tego sobie też trochę posłuchamy. Dobra muza jest tu grana. Ogólnie, no ja już wspominałem przy GTA 3 o tym, ale Rockstar naprawdę, ale to naprawdę dużą wagę przykłada do ścieżki dźwiękowej, ścieżki audio dźwiękowej, jak to woli. Ale naprawdę robi to dobrze. Czy ja uszkodziłem samochód? Aj, kurde. Dobra. Sprawdźmy, co tam u naszego kochanego Kena. Impreza. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think, let me think, let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way, I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa, whoa, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that he might turn heads on the runway for the wrong reason. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Who does that guy think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. Ja też lubię te ciuchy. Nie chcę tego, motorka. Dawać mi moje sabre. Zmieńmy jednak na... na to, co powinno lecieć. Czyli Flash FM.
punkcie możemy między nimi usłyszeć chociażby Michaela Jacksona i Billie Jean, czy jak to tam się zwie ta piosenka. No niestety nasze Sabre pójdzie sobie w świat w tym momencie, no trudno się mówi. Przebierzmy się zatem w super stylowe niebieskie ciuszki, takie zalatujące pod trochę fiolet. Ale ja nie chcę tego motoru. Dobra, niech będzie. No, bo by nie było tego tekstu, tak? Możemy oczywiście jeździć na tylnym kole, ale nie polecam jeździć Harleyem na tylnym kole. Można się nieźle wpakować do wody chociażby, gdzie nie możemy jednak pływać jeszcze. A, było blisko. I dalsza część imprezy. I zwróćcie uwagę, że te filmiki w porównaniu do GTA 3 mają dość... Dzień dobry, pani. Mają dość długie filmiki. Buenas noches. Witam pana Corteza. I understand you are here on behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Rossetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with it. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star, Candy Sachs. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blacked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Yeah, can I tell you? Do you know... O, tych panów z tego zespołu to ja lubię. Uwierzcie mi, też ich polubicie. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Fish throws a passion with the Nipo invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party's a triumph. I can only apologize. Well, then another amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cope. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Sure. Actually, take me to the pole position. Drinks. No, czyli jak się łatwo wywinąć z imprezy. Weźmy sobie... Infernusa, czemu by nie? Will you be working for my father? Maybe. Do you mind me resting my hand in your lap? Maybe. Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Aj, aj, aj. W ogóle zdziwiło mnie jedno, bo tego akurat nie pamiętałem, że gra chodzi z płyty. Naprawdę, czasami się wczytuje gra. Maybe. Być może się spotkamy. No i super, full kasy dostaliśmy, $100. Czemu by nie? Luźny strój dostarczony do kryjówki i chyba pojedziemy się przebrać, wiecie? Ja tam jednak wolę ten luźny strój. Tędy bodajże da się przejechać.
co nieco jeszcze pamiętam, no tyle co ja przegrałem w Vice City, to mało kto przegrywał. Raczej no w sumie sami moi znajomi grali i grali i nadal grają. No, gra jest dobra, kurczę, lata 80. To ma swój klimat. Tak samo jak Mafia, lata tam 20, 40, tak samo Vice City, lata 80. To ma swój klimat. Ale niestety, kurczę, Mafia nie została doceniona tak jak GTA. Chociażby dlatego, że chociażby GTA 3 wyszło kilka tygodni przed Mafią i Mafia była bardzo w cieniu w tym momencie. Ale swoich fanów znalazła, tak? Tak samo ja mówię o... Mogę to samo powiedzieć o Mafii, jak o moich widzach, tak? Prawdziwy widz się znajdzie, ciebie znajdzie sam, nie musisz się reklamować. Tak samo było z Mafią. Prawdziwy gracz znajdzie Mafię. Ale dobra. Ciemna uliczka. Ah, well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Okej, będzie grzecznie. Postaram się. Postaram się go nie zabić. Jedziemy do klubu Malibu, który de facto z czasem będziemy mogli kupić jako nasz własny. FPS-y troszkę spadają. Nie chcę teraz wciskać Escape'a i wychodzić w opcję, bo wiecie co się stanie. Zdaje mi się, że leciutko przesadziłem z zasięgiem widzenia. Zmniejszę gdzieś tak o 2 kreseczki, powinno być dobrze. I tak, jesteśmy przed klubem Malibu, który widzicie, kiedyś będziemy mogli kupić. Na razie nie możemy. Tak samo będziemy mogli kupić studio filmowe. Raczej filmów porno. Trochę tego jest tutaj do kupienia. Looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor, Andy. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. Get lost, honey. Wait. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel on Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. That's right, go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? No, jak widzicie, nie wiem, no to mi jakoś bardzo, ale to bardzo ekspresowo zgodził się na jakąś przysługę, co mnie trochę dziwi. Co to, że tak powiem, mafioza i raczej nie powinien się zgadzać na byle co. Ale co zrobić? My się przelecimy, coś tak daleko lecimy tym samochodem. Dobra, kasa zarobiona, kolejne 100 dolców, mamy tego kucharzyka, gdzieś, no, to był on, bierzemy komórkę i film. Oh, way to go, tough guy, beat him to a pulp, that should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa.
No need to go all Lone Ranger on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. Panowie, ale wy z tasakami na mnie, no. Wezmę to. Ops. Zastanawiacie się właśnie, czemu ja tu pobiegłem. Już macie odpowiedź. Wziąłem tylko gwiazdkę. Tam będzie trzeba wyskoczyć z czasem. Może motorem. A dobra, zmykajmy stąd. Tylko trzeba zmienić ci stację radiową, bo koleś źle słuchasz. No kurczę, radar, nie musisz tak migać, widzę gdzie jechać. Niestety. Daleko nie ma, tak więc... Powiem wam, że przeglądałem sobie ulotkę, która jest zamieszczona w pudełku z grą. Tutaj gdzieś pisze, w sumie zaraz sprawdzę. Niech tutaj sobie poopowiadają, ja otworzę pudełko, tak więc będzie pstryknięcie. I tutaj dziś pisze, że ludność Vice City to bodajże 1,5 miliona mieszkańców. Nie. Populacja... Oj, wróćmy najpierw do hotelu. Wtedy wam przeczytam. Tak, będę czytał wam książeczkę. Ops, nie to wcisnąłem. Oczywiście na skróty, bo... Po co inaczej? Dobra. No i czego się dowiadujemy z ulotki, a raczej z informacji o Vice City, to populacja Vice City sięga 1,8 miliona obywateli. No cóż, to nie widać tego, tak? Wielu pochodzi z zagranicy, pozostali urodzili się tutaj. Bierzmy telefon. Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Dobra, pojedźmy sobie do Elki. Dobra, jedziemy do Elki. Małe cięcie mieliśmy. Ale daleko od niego nie jesteśmy. Opsa. Jak widzicie, mamy Sentinela, czyli taki samochód jak w sumie Mafia w GTA 3 miała. Ta z pierwszego miasta. Dzień dobry. Oh, for God's sake, it's you! Oh, jeez! I'm gonna need new pants! Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look,
It's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. All right, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? No raczej nam się przyda. Że zaczęło padać. Ale najpierw pojedziemy przed siebie, oczywiście zmieniając w pierwszej kolejności stację radiową. I jedziemy zastraszyć pana numer 1, który gdzieś... Wow, ale ten samochód dziwnie jeździ. Gdzieś tu w pobliżu mieszka. Gdzie ty mieszkasz? A! Tak cichutko coś na tej drodze. Ja wiem, jest trzecia w nocy, pada deszcz, to raczej mało kto będzie jeździł. Kto jeździ po nocach samochodami? No to rozwalmy go. Piękne krople wody spływają nam po ekranie. Troszkę to trwa. Ale jak widzicie, samochód załatwiony. Nie wiem tylko czemu koleś się tak przestraszył. No i jedno co cieszy, chociaż nie widać tego. Tutaj pada, tutaj nie pada. Ale nie widzimy, że tam właśnie pada. Tak więc, no... Ale czego my możemy się czepiać? Ta gra ma ponad 10 lat. Kurczę, no. Ponad albo 10 lat chyba ostatnio wyszła? Albo wychodzi na telefony, tablety i tym podobne. Smartfoniki, tak więc. Dyszka na pewno jej musiała stuknąć. Ciekawe, kiedy wyjdzie San Andreas na telefony. Kurczę, to będzie dopiero. San Andreas troszkę... No, już dłuższe jest od trójki czy Vice City. Dobra. Siema. Wsiadaj do samochodu. Dobra. Dzięki. Zaraz go wywabię, spokojnie. Musimy trochę poczekać. Nie wiem, czy oni się boją, naprawdę. Dobra. $400 na plus. I zróbmy jeszcze jedną misję. W końcu to jest pierwszy odcinek. Będę go wysyłał pół dnia na YouTube'a. Renderowanie to już nie wspomnę. Drugie tyle. Tak więc. Ostatnia misja dzisiaj. Słucham. Hey Tony, it's Sonny. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy, please. Do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Jak widzicie, Sonny bardzo martwi się o swoją kasę. No nie dziwię mu się. 20 kilogramów koki to trochę jest. Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack?
I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay. What could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Okay. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Szkoda, że tutaj nie mam napisów. Nie zawsze coś tam słyszę, co tam mówią. Ale sprawdźmy. Przebierzmy się, to numer jeden. Znowu u Rafaela. Tym razem przebieramy się w robocze ciuszki. Mogą być i robocze ciuszki, no. Dobra, ożywmy trochę atmosferę, puszczając Rocka. To jest chyba po drugiej stronie. Tak więc sobie przejedźmy na takową drugą stronę. O Jezu, ta budowa, to będzie rzeźnia. Czasem zobaczycie. Spadać. Panowie, spadać ode mnie. Pamiętam, ale się do nas przykleili. O, znajdźka. Dobra. To jest mój problem. Bo tę paczkę... Tego samochodu tak o sobie nie zniszczymy. Trzeba go zabrać stąd. Jakoś go zaraz zniszczymy. Chociażby podpalając tamten samochód. No i problem z głowy. 1000 dolców. Wow. O, dobra, dawaj samochód. Możemy jechać do Avery'ego. Avery. Kurczę, dziwne imię. Ale co zrobić? No ale dobra. W tym odcinku to było na tyle. Ja jadę zapisać. W międzyczasie, zanim zacznę zapisywać, zatrzymam nagrywanie, żeby mi się przypadkiem gra nie wyłączyła i nagranie znowu pójdzie do kosza. Tak więc, w tym odcinku ja bym się z wami żegnał. Co to za samochód? Myślałem, że to jest Sentinel. Niestety nie jest to Sentinel. Tak więc w tym odcinku ja będę się z wami żegnał. Dzięki za uwagę. W tym samochodzie spadaj. Robiłem podmiankę. No, tak więc... Aha, jeszcze komóreczka. Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was the most unfortunate incident that happened with me in the field. I know.
I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the phone. Okay? Good day, senor. No, tak jak widzicie, zaczynają nam się pojawiać jakieś nowe misje. Mamy misję u Avery'ego, u Corteza. Tak więc wszystko zaczyna się rozkręcać. Tak więc ja w tym odcinku będę się z wami żegnał. Dzięki za uwagę. No i trzymajcie się. Pa, pa. No dobra, jeszcze odbierzmy. Dobra, tak więc jeszcze raz. Trzymajcie się. Pa, pa.